No i co przywiozłeś? Gabaryty wjechały. Co przywiozłeś? Gabaryty wjechały. No co, no to się w nich już zostaje, to dzięki. Tak? Dogadaliśmy się? Od razu od razu bierz merlo i ściągamy. Lodóweczka. Znaczy jedna lodóweczka nasza, druga mamy. U niej się popsuła. Już zamawialiśmy dwie naraz. To będzie ciężka sprawa. Już czuję swój kręgosłup. A tego prostownika nie znacie. To jest trzeci w takiej wersji. Dalej jak ten beduin. Trzeba woja wołać, żeby trzymał. Dlaczego tego nie trzymasz? Dawaj. Jedziemy. Daj pan spokój. Widać spot na moim czole. Widać. I pozostał bałagan. Ale udało się wtargać. Co to na dwóch chłopa? 132. Prawie że moja waga, no trochę więcej. Dawaj, chodź tutaj, wsiadaj. Człowieku. Dawaj. Wsiadaj sobie. Masę muszę włączyć. Prąd. To dzisiaj twoja pierwsza jazda. Czekaj, poprawię ci czapkę, żeby mama nie krzyczała później, bo... Zmieścimy się tu jakoś razem? No chyba tak. Dobra. Mam przekręć kluczy. W prawo. Tam? Tak. Dobra, puść. Gra gitara. Kto tu tak nie doprowadził do porządku? Dobra, podjeżdżaj tam pod łyżkę. Z przodu, tam koło ropy. Kieruj kierownicą. Zaraz będziesz z tym. Zaraz będziesz teleskopem. W prawo trochę. Tak, jeszcze. Dobra, powoli. Zobacz, patrz. Teraz robimy tak. Jest, zabezpieczyło się chyba tak. A nie, czekaj, tu przecież są te wycieraczki. To wszystko zmienia. Dobra, to teraz ci pokażę, sobie przetestujesz, jak teleskop działa. I teraz tak. O, to i tak idzie w dół. Do siebie dajesz do góry, dobrze. Do góry. Ok, puść. I teraz zobacz, ten przycisk, ten po lewej. Jak go tak te dajesz, to się będzie teleskop wysuwał, wiesz? Co? Ale długi, co? Dobra, koniec. No i teraz albo dajesz na dół, albo do góry. Ja też bym było większe od tego drzewa. Koniec. Chcesz zobaczyć, jak to na zewnątrz wygląda, czy nie? Chcę. Ja. No. Zobacz. Bo są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? Tak. Kałuże. Teraz ja będę gaz. A gdzie się bipczy? Gdzie się bipczy? Chyba tu, no. No. Jak wrażenia? No, było fajnie. To chodź, coś powiesz, dwa słowa. Było fajnie jak na kombajnie? Tak. Ej, no to pionę chociaż przybij. Gdzie ty już lecisz? Co masz? Co już sobie zaplanowałeś? Pompka w piecu się zepsuła. Kurde. Przy sobocie jeszcze. Już bym siedział, się zastanawiał, co dalej robić. A tu takie zabawy. Na szczęście byłem przygotowany. Ta pompka już się zaczęła, kilka razy się przycięła. I zamówiłem sobie ostatnio, a już pół roku tu leży. Taką samą i czekała tylko na wymianę, więc dobrze,
Dobrze, że jest coś w zanadrzu, bo tak w sobota by przyszła i zimno. Jeszcze raz poluzuję. Zobaczymy. Zobaczymy, czy tej wody, czy ta woda się wypuści, zaraz przestanie lecieć. Dobry. Coś mi nie pasi. Coś mi nie pasi. Tym ojadam? Co? Tym ojadam? Patrz, czym wujek Perkins jedzie. Ja, patrz, co on tam ma na pace. Coś dla mnie. No i co przywiozłeś? Gabaryty wjechały. Co przywiozłeś? Gabaryty wjechały. No co, no to się w nich już zostaje, to dzięki. Tak? Dogadaliśmy się? Ten. Od razu bierz merlo. I ściągamy. Niech ja to sobie chociaż zobaczę, bo to w ciemno zakupy. A ja podejrzewam, że ty to już z miejsca sprzedałeś, co nie? Ledwo co już na tym? Nie, no na muszę, naczepce jest sprzedane? Muszę sobie zasiać jeszcze. Aha, dobra. Klient poczeka. Klient poczeka. No, to po sezonie będziesz sprzedawał? Kur... No wiesz, w tamtym roku też tak miałem, że zasiałem sobie i sprzedałem. Tutaj było coś prostowane. O, dobrze, że ja bez znaczników jeżdżę. No. Na tak, tym, na nawigacji. Tutaj było coś chowane. A to pierdółka, co nie? No i ten znacznik, nie? Też gdzieś tam. No bo to pewnie o słupy jakieś i ten się. Da. Ale jaki on ciężki jest. Ty to zasiej, ja nie wiem, my będziemy rozmawiać, ja pierdzielę. To... Zobacz, jaki on ciężki jest. Ten. I jeszcze do niego weź nasyp 1300 litrów w zbiornik na. No. Na nawozy. Ja mam, nie? Czym robić. To tylko kuku w tym. W sumie. I słonecznik. I słonecznik. Tarczę mam do kukurydzy i do słonecznika. No. No nic, to zobaczymy, jak u ciebie powschodzi. No. Co tam chowasz? Nie jest takie tam. Przemysałeś coś. Ale udało się, dobra. Już. To wiesz, to taka natura, nie? Ty, ale mi się to rusza. Duch puszczy, właśnie, no. To ty przywozisz ze wschodu. Nie. Jakby miało odpaść. No, odkręciło się. Ale jajo, widzisz? Dobrze, że ten, dobrze, że potopiło. Z tamtej strony, co nie? Nie. No, zobacz, tak. Śruby luźne, no. Śruby luźne, ale widzisz, nie były... Kurwa, i by latało po autostradzie. No, no, no to powiem ci, że ładnie, ładnie wyposażone. Hmm? O, to drogo sprzedaż. O, drogo. Ja, albo sobie zostawię. Ty co wozisz? Ty na handel, a... Tak, zaraz powiedzą, co dobrego to sobie, a co gorszego to na ludzi, nie? Dzieci! Wujek Arek przyjechał. Dzień dobry. Lubicie Haribo? Nie. Nie lubią? Nie lubimy. Cześć. Haribo niemieckie. Cześć. Dziękuję. Płacz, jak zobaczyli wujka Arka. Tak, czego? Dlaczego sam? Płaczą, dlaczego sam? Tak. Mogę teraz zostać, bo się święta. Mówi, że ten, że... Musi okna umyć, bo bez mycia okien święta nie da rady. No dla Jezuska no trzeba coś, wiesz. Czy dla kogo myjemy okna? Ty już kiedyś myłeś do telewizji. Ja myłem. A Jezuska na Wielkanoc leci z koksem i no róż. Masz to w dupie, nie ma sprawy, możesz przecież szamać gruz. Już kupują. O, Arlo. Arlo, atakuj. Nie, to nie jest obronny kot. No, mówiłem, że ja biorę, co jest? Chodź, będziesz oceniał. Przyjazny kot. Merlo, czy ten, czy do kontenerka, czy nie. Klima. No i szyba nie pobita. Szyba nie pobita. Ja wycieraczki działają. Ja się przyzwyczaiłem, że w szyby. Tych ładowarkach pobita szyby? No jest duża. Jest duża, no. Jest duża ładowarka. Dobrze, chociaż tutaj łatwy dostęp do silnika, nie? Bo jakby tak gdzieś schowali z wysięgnikiem. No tak, łatwo się ściąga, no. Bebechy wyciągnięte. Proszę bardzo. Arek, ale ładowarka z ładowarką. Ale ten widlak w tym gospodarstwie jest, ja nie wiem, ile lat? 20? 25? Ktoś ostatnio pytał, żebym mu wysłał, co to za model. Także podsyłam. Gabestapler. No, ale to maszyna, nie do zajechania. Ja nie wiem, kiedy ktoś ostatnio w tym silniku wymieniał olej. A to jest chyba Deutz? Nie wiem. To jakieś chłodzone powietrze. Powietrzem? Tak. Nie do zajechania, naprawdę. No idealne na gospodarstwo. Wsiadaj.
O, jaki miękki. No, ale no właśnie to jest jego plus, no. Że na takich polniakach to, to się pięknie trzyma. Weź się tam, obróć i tam coś pojedziesz. Jarkowi się spodoba na 200%. Jak on tym rowerem elektrycznym taki był zadowolony, a tutaj to, tu to jest zabawa. No przyciśnij, Jarek. Tak delikatnie. Ja wiem jedno, każdy kto spróbuje, każdy kto wsiądzie, poczuje tą moc, jest tak zadowolony, że będzie każdymi możliwymi sposobami próbował taki okłada sobie kupić. Piłuję powoli, z powrotem. No i co powiesz, panie? Jak to jeździ? Wiesz co, to ma takie przyspieszenie. No. Aż mi się w głowie coś robiło. Tak. Jak na jakimś roller coasterze, wiesz? Daje radę, co nie? Tak się czujesz, że żyjesz. No, że jedziesz. Że ja myślałem, że. Na polniaka wpadłeś? Co? Na polniaku jechałeś? No. No. Ale ładnie się buja, tak na boczki, taki jest stabilny. No. Ale ja nie jestem głodny. Ale ja nie. Dzieci! Spokój! Chodźcie, sera wam dam. To co, Arek, póki jeszcze wcześnie... Zaskoczyłeś Arek. Pod ten siewnik, żeby... Tak. Żeby dobrze siał. Żeby zasiał. Tam jak ktoś da więcej, to tak. To na pewno Arek zasieje, później jeszcze u mnie. No i później to już możecie brać. Tak, to pewnie przy następnym locie to przywiozę do ciebie. To sobie zasiejesz jeszcze. Akurat do siódemeczki, nie? No. No. Optymistyczne zakończenie vloga, tak Ania? Bo tak patrzysz na mnie jak, no, patrz, jak na wariata. To już chyba taka godzina, że trzeba zakończyć, nie? To jest to nic złego, żeby sobie wieczorkiem siedzieć jakąś herbatkę miętową popijać z... I herbatkę to spoko, ale vloga nagrywać to trochę zaskoczenie. Dlaczego? Takie życie. Pomachaj dla wujka jeszcze na... Machasz? A cię razi. Ciebie razi, a wujek nie widzi chyba.